Janusz Kurtyka, szef Instytutu Pamięci Narodowej, działacz opozycji demokratycznej w Krakowie. Ksiądz Andrzej Kwaśnik, przedstawiciel rodzin katyńskich, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich. Generał Bronisław Kwiatkowski, dowódca sił operacyjnych sił zbrojnych. Pułkownik doktor habilitowany Wojciech Lubiński, lekarz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tadeusz Ludoborski, przedstawiciel rodzin katyńskich. Barbara Maciejczyk, członek zawodu samorządu. Barbara Mamińska, dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta. Zenona Momontowicz-Łojek, przedstawicielka rodzin katyńskich. Stefan Mela, prezes Komitetu Tomasz Berta, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska. Chorąży Andrzej Michalak, członek załogi samolotu. Kapitan Dariusz Michałowski, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Stanisław Mikke, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Justyna Moniuszko, członek załogi samolotu. Aleksandra Natalii Świat, posłanka Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Janina Natusiewicz-Mirer, przedstawicielka rodzin katyńskich. Podporucznik Piotr Nosek, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Piotr Nurowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bronisława Orawiec-Lefer, przedstawicielka rodzin katyńskich. Ksiądz podpułkownik Jan Osiński, sekretarz biskupa polowego. Ksiądz pułkownik Adam Wilch, przedstawiciel Ewangelickiego Duszpasterstwa Polowego. Katarzyna Piskorska, przedstawicielka rodzin katyńskich. Maciej Płażyński, marszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Ksiądz biskup polowy, generał dywizji Tadeusz Płoski, ordynariusz polowy Wojska Polskiego. Członek Rady Prawnej Episkopatu Polskiego. Głos przy chorąży Agnieszka Pogródka-Węcławek, funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu. Generał dywizji Włodzimierz Potasiński, dowódca wojsk specjalnych, dowodził w Syrii i w Iraku. Kapitan Arkadiusz Protasiuk, członek załogi samolotu. Andrzej Przewoźnik, sekretarz Generalny Rady Ochrony Walk i Męczeństwa, organizator uroczystości katyńskich, twórca polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie i w Miednej. Krzysztof Putra, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, wicemarszałek Sejmu, działacz Solidarności, współzałożyciel i członek Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, członek Platformy Obywatelskiej Sariusz Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Wojciech Sewery, przedstawiciel Rodzin Katyńskich. Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego. Przewodniczący Leszek Solski, przedstawiciel rodzin katyńskich. Władysław Stasia, szef Kancelarii Prezydenta. Jacek Sunówka, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa. Jerzy Smajdziński,
poseł Rzeczypospolitej Polskiej, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej i kandydat SLD na prezydenta Szymanek Deresz, posłanka Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, szefowa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Izabela Tomaszewska, przedstawicielka Kancelarii Prezydenta, dyrektor zespołu protokolarnego, chorąży Marek Uleryk, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Anna Walentynowicz, legenda Solidarności, internowana w stanie Walecka-Przyjałkowska, przedstawicielka rodzin katyńskich, Zbigniew Wasem, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, koordynator służb specjalnych w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, Wiesław Woda, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, członek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Edward Wojtas, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, członek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, sekretarz stanu w Kancelarii Zając, senator Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Klubu Senackiego Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Zakrzyński, aktor, członek Rady Programowej Związku Piłsudczyków, wielokrotnie wcielał się w rolę Józefa Piłsudskiego, otrzymał dwukrotny tytuł ambasadora Sybiraków, porucznik Artur Zienna, członek załogi samolotu, Gabriela Zych, przedstawicielka rodzin katyńskich, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, oficerowie i generałowie Wojska Polskiego pośmiertnie zostali awansowani na kolejne stopnie wojskowe. Wszystkich, którzy zginęli w katastrofie koło Smoleńska. W katastrofie zginęli wybrany przez naród prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński i jego małżonka Maria oraz ostatni polski prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Trudno o bardziej dramatyczny symbol ciągłości polskich losów i naszej walki o niepodległe państwo. Łączymy się w bólu z najbliższą rodziną Lecha Kaczyńskiego, z córką Martą, która straciła oboje rodziców, z ciężko chorą matką Jadwigą i z bratem Jarosławem, bratem i najbliższym przyjacielem. W katastrofie Polska straciła dowódców sił zbrojnych, zginęli posłowie i senatorowie z wszystkich klubów parlamentarnych.